Cześć, przygotowałam dla Was nowy trening z użyciem sztangi. Wykonamy sobie ćwiczenia w seriach, więc można bardzo fajnie poczuć mięśnie całego ciała. Przygotuj sprzęt, sztangę, matę i możemy zaczynać. Najpierw się rozgrzejemy. Stajemy sobie w szerszym rozkroku i bierzemy wdech i wydech. Prawa ręka skłon, wdech i wydech. Na środek wdech. I druga. Raz środek, raz jedna strona. Ok. I wyciągamy rękę do boku. Skręt tułowia. Odrywamy jedną piętę od podłogi. Staramy się trzymać głowę nad biodrami. Nie pochylaj się na bok. I teraz nad sobą ręka do góry. Ramiona szeroko, przyciągnij piętę do góry i dotknij. Teraz z tyłu. I tylko step out, balansujemy z jednej nogi na drugą i krążenia ramionami. I naprzemiennie jedna ręka i druga. Obracamy się lekko do boku. Ok. I unosimy do góry nogę jedną i drugą. Stań szeroko, zejdź do jednej strony i do drugiej, uginając nogę. Jedna noga ugięta, druga pozostaje wyprostowana. Ok, obracamy się do boku, schodzimy do dołu. Plecy proste. Duży rozkrok. Ok, i zmienimy na drugą stronę. Okay. Stajemy na szerokość bioder, krążenia nogą na zewnątrz. Ok. I naprzemiennie ramię i noga. Ramiona szeroko, nogi pracują i krążenia tutaj w stawie barkowym. Zamykamy, otwieramy.
okej. Okay. I staję w rozkroku, ramiona góra i hop. Ściągnięte łopatki. Dobrze, rozgrzewka wykonana. Przechodzimy do naszej części głównej, do ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie to będzie połączenie zakroku skrzyżnego i zakroku. Wykonamy to ćwiczenie ze sztangą na barkach. 50 sekund pracy, 15 sekund odpoczynku między seriami. Oczywiście zawsze możesz sobie wydłużyć odpoczynek. Stajemy na szerokość bioder i z tej pozycji dajemy nogę do zakroku skrzyżnego. Przechodzimy do zakroku i dostawiamy. Cały czas pracuje ta sama strona. Zakrok skrzyżny, zakrok i dostaw. I hop. Raz, dwa i trzy. Dwa i w górę. Oczywiście staramy się schodzić nisko. Zakrok skrzyżny nie musi być wykonany bardzo daleko. I w górę. Raz, dwa i w górę. OK. Na 15 sekund odłożę sztangę i wykonamy to samo drugą nogą w wykroku. Na pewno będziecie pytały w komentarzach o sprzęt. Koniecznie zajrzyjcie do opisu pod filmem. Tam są zawsze informacje. I zaczynamy. Zakrok skrzyżny, zakrok i dostawiamy. Raz, dwa, trzy. OK, odłóż i znowu zmiana nogi. Zabieramy. Za krok, hop i w górę. I jeszcze jeden raz. OK. Ostatni raz, ostatnia seria. Dobra, noga zostaje w wykroku. Zakrok skrzyżny, zakrok tył i wróć. Nie pędzimy, dokładnie każde powtórzenie. I jeszcze jeden raz.
pierwsze ćwiczenie wykonane. Przejdźmy dalej, na podglądzie masz kolejne ćwiczenie, zerknij, co będzie robione i pod tym kątem załóż sobie odpowiednie obciążenie dla siebie na sztangę. Ćwiczenie numer 2 to będzie połączenie ściągania sztangi z wyciskaniem żołnierskim. Chwytamy sobie ją na szerokość barków, podnosimy do góry i będzie to, o czym mówiłam przed chwilą, czyli ściąganie, uginasz ramiona i wyciskanie nad głowę. Na zmianę raz i dwa. Staramy się robić te ćwiczenia bez dynamicznych ruchów, bez takich podrzutów, tak żeby było tutaj mniej takiej dynamicznej pracy, gdzie się angażuje całe ciało, a więcej pracy izolowanej, takiej wycelowanej w poszczególne mięśnie. Dlatego pamiętaj, żeby właśnie w ten sposób wykonywać. OK, odłożymy. Pierwsza seria zrobiona, jeszcze trzy serie i cały trening będziemy wykonywać w ten sam sposób, w takim samym czasie i ilości powtórzeń, ilości serii. OK, raz i góra, dwa. Pamiętaj, żeby trzymać ściągnięte łopatki, brzuch aktywny, nie wyginasz się w odcinku lędźwiowym. Na przykład tutaj nie chcemy takiego wygięcia, cały czas brzuch jest aktywny. OK, odłożymy. Połowa tego ćwiczenia zrobiona. Jeszcze dwie serie. I lecimy. Hop. Raz i góra. Dwa. Pamiętaj, żeby przy ściąganiu sztangi, czyli tutaj, nie unieść barku do góry. Barki są cały czas od uszu odsunięte. Ściągnięte łopatki. Dobrze. I ostatnia seria. Oddychamy. Wdech nosem i wydech. Wyciskania i ściągamy. OK, zrobione, przejdźmy dalej.
Wykonamy teraz martwy ciąg na ugiętych nogach. Łapiemy sobie sztangę na szerokość bioder. Rozkrok też na szerokość bioder. I pokażę ćwiczenie bokiem. Będziemy sobie schodzić w dół, uginając swobodnie kolana na tyle, na ile pozwala nam ta sztanga, która ma iść w linii prostej do dołu. Nie przenoś sztangi w ten sposób. Chcemy, żeby sztanga swobodnie szła w dół i wracamy. Ramiona to są takie haki, łopatki są mocno zaktywowane, żeby plecy się nie zgarbiły. Uginamy nogi, mniej niż w przysiadzie na pewno, ale nadal są one ugięte. Plecy prościutko, dolna część pleców się nie zaokrągla. I wydech. Wdech nos i wydech. OK, można odłożyć sztangę. Pierwsza seria wykonana. Oczywiście w tym ćwiczeniu dobrze użyć sobie więcej obciążenia, bo zwykle tutaj siła naszych nóg, naszych pleców na to pozwala. I zabieramy sztangę i znowu hop, góra, ugięte nogi, pośladki tył i wróć. Wdech i wydech. I góra. Schodząc w dół poczuj, jak rozciągają się mięśnie pośladkowe. Plecy się nie rozciągają. Plecy są mocne, też pracują w tym ćwiczeniu, trzymając pozycję. A pośladek pracuje prostując nas. Hop. I wydech. I wdech. I wydech. Wolniej w dół, szybciej w górę. Dobrze. Dwie serie, jeszcze dwie do wykonania. I ustawiamy się. Zaczynamy. I hop. Pamiętaj, że stopy są na szerokość bioder. Palce skierowane na wprost, nie na zewnątrz. OK, i jeszcze jedna seria. OK, zaczynamy. Dół i góra. Ćwiczenie wykonane, przejdźmy dalej. Kolejne ćwiczenie będzie na ramiona, a dokładniej biceps. Chwytamy sobie naszą sztangę pod chwytem i będziemy wykonywać uginanie ramion, ściągnięte łopatki, łokcie nie cofają się za linię barków. Czyli tutaj nie cofają się łokcie w ten sposób. Łokcie są pod barkami i pracujemy.
cofając łokcie, będziesz sobie ułatwiać ćwiczenie, skracać zakres ruchu. No i nie będzie tak efektywnie. Takie cofanie nie ma większego sensu. Wydech. Aktywny kor. Nie wyginamy odcinka lędźwiowego, tak? Brzuch cały czas zaktywowany. I swobodnie oddychamy. Wydech, góra i wdech, dół. Ściągnięte łopatki, nie unoś barków do góry. Dobrze, pierwsza seria. I jeszcze 3 razy powtórzymy. W moich treningach rzadko pojawia się ćwiczenie na biceps, a z sztangą ciężko sobie odmówić. Wydech. Biceps często ćwiczymy przy okazji ćwiczeń wielostawowych, ale tak, w taki izolowany sposób mało. Także dzisiaj mam nadzieję, że poczujecie, jak pracuję. I wydech, hop. I wydech, hop. Pamiętaj, żeby tych łokci nie cofnąć. Hop. I jeszcze hop. Ok. 2 serie zrobione. Czuć. Mimo, że założyłam tutaj moje najmniejsze talerze, postaram się w opisie pod filmem napisać Wam, które ćwiczenie robiłam, z jakim obciążeniem. Albo po prostu powiem Wam teraz. Na początku były to talerze 2,5 kg. Przy martwym ciągu zamieniłam na 5 kg. Po 5, czyli z jednej strony 5 i z drugiej 5. A teraz mam talerze po 1,25. No i gryf też waży. Nie pamiętam teraz dokładnie ile kilogram, te 2 kg. Coś około tego. I wydech, hop. Ok. Jeszcze 1 seria. Jeżeli masz sztangę innego typu, czyli sam gryf już waży dobre parę kilogramów albo kilkanaście kilogramów, to możesz na przykład to ćwiczenie wykonać z hantlami, jeżeli już nie będziesz miała siły. Wydech. Po prostu złap hantle pod chwytem i uginanie w ten sam sposób wykonujesz. To jest nasza ostatnia seria tego ćwiczenia. Zrobione. Lecimy dalej. Wykonamy teraz przysiad na kolanach, czyli mamy bardzo podobny ruch, zgięcie w stawie biodrowym, ale nie stoimy, tylko jesteśmy na kolanach. Także taka modyfikacja, ale już znacie też to ćwiczenie. Pojawiało się w moich treningach. Stopy są trochę szerzej, kolana są szerzej niż kolana. Pięty są, stopy są skierowane do siebie i wypychamy pośladki, pochylamy nasz tułów. Głowa jest przedłużeniem pleców i schodząc do tego zgięcia patrzysz na podłogę. Hop i wracaj. Hop i wracaj. I skup się właśnie na tej pracy
w stawie biodrowym, na tym wypychaniu do tyłu bioder, bo wtedy będą właśnie fajnie pracować pośladki. OK, mamy. Na sekundę można odłożyć. Możesz zmienić pozycję, tak żeby Twoje ciało chociaż na chwilę odpoczęło. I lecimy. Dół i góra. OK, teraz obrócę się bokiem, pokażę Wam bokiem to ćwiczenie. OK, i zaczynamy. Tył i hop. Oczywiście nie siadamy pomiędzy powtórzeniami. I jeszcze jedna seria. I już ćwiczymy. OK, ćwiczenie wykonane, przejdźmy dalej. Nasze przedostatnie ćwiczenie to wyciskanie sztangi na klatkę piersiową. Kładziemy się na plecach, zabieramy sztangę, zrób to ostrożnie. I będziemy wyciskać sztangę nad klatkę. Ramiona są pod kątem 45 stopni do ciała. I teraz, jeżeli masz do dyspozycji step, ławeczkę, to oczywiście możesz się położyć na tym. Wtedy będziesz miała większy zakres ruchu, więcej pracy. Ćwiczenie będzie bardziej efektywne. Jeżeli nie masz, to tak jak ja, ćwiczysz na podłodze i wyciągasz ćwiczenia tyle, ile się da. I wydech. Wdech i góra. OK, dobra, sztanga odpoczywa, ramiona, klatka odpoczywają.
Można sobie w ten sposób, tak jak ja mam, oprzeć na kolanach. Jeżeli masz stojak, bo pewnie też część z Was ma taki stojak, to oczywiście można sobie oprzeć na stojaku. Ale nie ma sensu odkładać do boku, bo jest za krótka przerwa. Chyba, że sobie zapauzujesz. Wydech do góry. Pamiętaj, żeby głowa była przedłużeniem pleców. Okej. Staraj się, żeby ruch do góry był troszeczkę szybszy, w dół odrobinę wolniejszy. Oddychamy, odpoczywamy i już szykujemy się. Zaczynamy. Dół i góra. Wdech i wydech. OK. I ostatnia seria przed nami. I już zaczynamy. Hop. OK. Podnosimy się i przechodzimy do naszego ostatniego ćwiczenia. Ostatnie ćwiczenia na mięśnie brzucha. I tutaj, jeżeli masz, tak jak ja, taką fitnessową sztangę z takim lżejszym gryfem, to możesz jak najbardziej wykonać w ten sam sposób, co będę ja robić. Jeżeli masz natomiast ciężki gryf, który już sam w sobie waży te kilkanaście kilogramów, to może być to ćwiczenie bardzo trudne albo niewykonalne. Więc uszykuj sobie jakiegoś hantla cięższego ewentualnie i możesz wykonać też trzymając hantla. Kładziemy się na plecach. Sztangę trzymamy, gryf trzymamy przed sobą i wykonujemy wznos tułowia do pozycji siadu i w górę, hop. Staramy się nie przenosić tutaj do przodu tego naszego gryfu, tylko prowadzić go od razu do góry. W ten sposób bardziej popracuje nasz brzuch i w dół. Wydech i wdech. Góra i dół.
Okej. Okay. Możesz też zrobić sobie przerwę w pozycji siedzącej i z tej pozycji też zacząć kolejną serię. Mi akurat wypadło na siat, więc sobie będę czekać w siadzie. I nosimy sztangę, zaczynamy. Okay. Dwie serie i jeszcze dwie do końca. Przypominam, że to nasze ostatnie ćwiczenie. I możemy się szykować. Zaczynamy. Okej. I jeszcze raz. Dół i góra. Okej. Zrobione. Wykonamy teraz rozciąganie. Wyprostuj plecy. Wyciągnij czubek głowy do sufitu. Pośladki wychylone do tyłu. Sekundka. Na oddechy. Wdech nos. I wydech. Okej. I teraz przełóż jedną dłoń, drugą dłoń do tyłu. Palce patrzą za plecy, klatka piersiowa do przodu. Dobra, i teraz jedną nogę prostujemy, drugą uginamy. Unieś pośladki i wyciągnij długą linię. I zmienimy, druga strona. I siadamy, siad prosty, bierzemy wdech i wydech, skłon do przodu. Ok, i uginamy nogi, znowu pośladki do tyłu, czubek głowy do sufitu, obie ręce do góry, chwyć łokieć. Nie pochylaj głowy. Druga strona.
szerszy rozkrok. Spróbuj opuścić przedramiona na podłogę. I przejdziemy sobie do klęku podpartego. Chwilę zostań, cofamy pośladki. Przenieś ręce w przód. Wróć do klęku, duży wykrok jedną nogą, zostajemy. I druga noga. I wracamy. I siadamy na piętach. I teraz wdech nos. I wydech usta. Wdech nos. I wydech usta. I jeszcze raz wdech nos. I wydech. OK. Trening wykonany. Mam nadzieję, że udało Ci się zrobić wszystkie ćwiczenia, że fajnie poćwiczyłaś. Będę czekała na Wasze wrażenia w komentarzach. Do zobaczenia na kolejnych treningach. Cześć!